Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. I tym razem chciałam mówić horoskop na miesiąc luty roku 2020 dla osób spod znaku byka. Postaram się horoskop omawiać konkretnie, rzeczowo, zdarzeniowo, tak aby informacje w nim zawarte były na tyle konkretne, abyście mogli zapobiegać zdarzeniom, które nie do końca Wam pasują, ale aby Was motywowały działania, które gdzieś tam chcecie realizować. Pamiętajcie o tym, że horoskop jest ogólną mapą zdarzeń, zatem nie ze wszystkimi on będzie rezonował. Pamiętajcie również o tym, że to są możliwe zdarzenia, zatem macie na nie wciąż wpływ i karty to nie wyrocznia. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, karta niskie rytuały również nie są mi obce, więcej informacji na dole, również tutaj w opisie filmu. Zachęcam Was do śledzenia mnie tutaj na Instagramie, tam staram się wyciągać dla Was karty dnia, ale też podpowiadam, co na bieżąco się będzie działo na kanale. Również tutaj kilka playlist, które są tutaj na kanale, które mogą Was zainteresować, czy to nauka tarota, numerologia, pika kart, czyli wybierz kartę i sprawdź. Wasze pytanie ma odpowiedzi, czyli Wy wysyłacie SMS-y, ja Wam na nie odpowiadam, jak to wszystko wygląda. Tutaj w proponowanych zapraszam, opis również Wam wiele kwestii rozjaśni. Aby nie przedłużać, będę starała się rozpocząć już tutaj omawianie horoskopu. Będziecie widzieli rzecz jasna karty. Nadmieniem jeszcze już próbuję czegoś nowego, czyli podcastów. Jestem na Spotify, Podcast Go i iTunes i gdzieś tam tutaj możecie w karcie społeczność zerknąć na linki. Tu może na dole również w opisie filmu one się pojawią, zatem zapraszam. Teraz w tym momencie właśnie będę włączała podgląd na karty i będziemy omawiać horoskop dla byków na luty 2020 roku. Horoskop dla byków na luty 2020 roku. Pokażcie karty. Horoskop na luty dla byków na rok 2020 rok. Byk, luty. Byk i luty. I teraz tak, pierwsza karta mówi energii. Maga. Mag mówić może o tym, abyście wykorzystali osobisty potencjał, który macie. Macie atuty, z których należy i trzeba w tym miesiącu zwłaszcza wykorzystać. Mag, uważajcie na próby manipulacji, ale również tego, aby ktoś nie próbował Was czarować, a czyli gdzieś tam oszukiwać. Zobaczmy, jak to jest dalej. Uważajcie na poziom komunikacji. Co komu mówicie, ale niepotwierdzonych informacji Wy nie powielajcie, nie podawajcie dalej, tylko po weryfikacji gdzieś tam się do tego warto ustosunkować. Karty pokazują tak. Ktoś będzie plutł jakąś plotkę, szył jakąś plotkę, Wy macie ją zatrzymać. Czyli karty pokazują, nie podawaj dalej. A tutaj zwróćcie uwagę, moi drodzy, ogólnie na komunikację w lutym, bo ta komunikacja mi się pokazuje tak zwana, ciche dni. Być może ktoś coś gdzieś usłyszał, ktoś coś sobie dopowiedział. Jak to mówi, jak to się mówi, co głuchy nie usłyszy, to sobie sam dopowie, tak? Na tej zasadzie. Zobaczymy, co tutaj jest dalej w prognozowaniu. I teraz tak, w historiach zawodowo-finansowych, tak jak już wspomniałam, warto, abyście wykorzystali swój potencjał. Również warto, abyście Wy mówili o tych swoich zaletach głośno, wyraźnie, tak żeby o nich było słychać. W historiach zawodowych karty też tutaj pokazują, że może czekać Ciebie wysyp dobrobytu, jeśli sama w niego uwierzysz i pozbędziesz się jakichś wewnętrznych blokad. Zwłaszcza w historiach, które gdzieś tam wymagają tak zwanej sprzedaży bezpośredniej, to gdzieś tam jakieś blokady warto pokonywać w sobie. Druga połowa lutego pokazuje się tutaj w dużej aktywności zawodowej, ale również aktywność zawodowa, która mówi o tym, że idziecie wąskotorowo, czyli praca na tyle Was pochłania, że zapominacie o reszcie sfer życia, czyli o emocjach i też o swoim zdrowiu. Zatem, żeby znowu gdzieś tam nie przesadzić. Karty też pokazują, że będziecie jakby w ruchu, będzie się dużo działo. Wymagało też dużego skupienia, ale trzeba to robić mądrze. Karty też pokazują, żebyście w sprawach zawodowych niczego nie zakładali na zapas. Czyli jeżeli coś nie do końca Wam odpowiada, czy to przy finansach, to żeby nie tworzyć własnych teorii, tylko aby to weryfikować. Zatem, moje drogie byki, luty, dla Was jest taką energią, zanim się wypowiesz, sprawdź. Zanim osądzisz,
dokonaj weryfikacji. Także to jest takie, nazwijmy to, tło tego miesiąca dla Was. Osoby, które szukają tutaj nowej historii zawodowej, będziecie mieli taką szansę uzyskać nową historię zawodową poza miejscem zamieszkania, w którym obecnie jesteście, czyli na przykład miasto dalej, tak? Coś takiego się tu rysuje. Dla Was, osoby, które chcą zmieniać pracę, karty pokazują, że z tą zmianą to gdzieś tam jednak się powstrzymacie, że mieliście taki pomysł, a później stwierdzicie, że jednak jeszcze nie teraz, nie w tym momencie. Karty też pokazują, żebyście w historiach zawodowych uważali na to, komu ufacie, bo ktoś może chcieć wykorzystać Wasz talent na swoje potrzeby, czyli żeby ktoś nie wbijał się po szczeblach kariery do góry na Waszych plecach. Zatem na to też trzeba zwrócić uwagę. Reasumując, w historiach zawodowo-finansowych wykorzystujcie swój talent, potencjał, mówcie o nim, pokazujcie. Możecie jak najbardziej znaleźć pracę w drugiej połowie lutego, jak najbardziej. Uważajcie na to, co komu mówicie, pewne rzeczy zachowajcie dla siebie. Przy zmianach pracy możecie w jakiś ten sposób finalnie zrezygnować z tej zmiany, bo coś tam nie do końca będzie jasne, coś nie do końca będzie takie, jakie miało być i gdzieś tam wy finalnie się wycofujecie. Komunikacja, jeszcze raz, komunikacja tutaj jest warta szczególnej uwagi. W historiach emocjonalnych karty pokazują tutaj, że możecie dostać zaproszenie, nie wiem, na jakiś wyjazd, na jakiś wypad, ale on finalnie poprzez pracę może nie wypalić, czyli gdzieś tam miało być pięknie, a znowu aspekt zawodowo-finansowy w jakiś tam sposób jest tu przeszkadzający. Osoby, które szukają partnera, czy też partnerki do związku, w kwestiach lutego nie pokazuje się nic na tyle mocnego, co miałabym nazwać, że pojawiła się konkretna osoba. Karty tutaj pokazują, że pod koniec lutego, z początkiem, mam wrażenie, marca, dla byków może pojawić się jakaś postać żeńska, czyli osoby, które idą w aspekt właśnie żeński, może się ktoś taki pojawić. Będzie to osoba, która nie jest jeszcze gotowa na nowe. To też miejcie to na uwadze, dlatego też gdzieś tam nie mówię, że pojawi się ktoś nowy, bo tu jest ta historia. Pojawia się kobieta, która nie jest gotowa. Jej się wydaje, że pozbyła się jakichś starych blokad, ale jeszcze nie do końca tak jest. Troszeczkę sama siebie oszukuje. Wy, panie, które gdzieś tam chcecie wchodzić w relacje partnerskie, karty pokazują, uważajcie, bo możecie być brane pod uwagę jako postać kochanki. Jeżeli Wam taki układ pasuje, to proszę bardzo. Jeśli nie, to bądźcie ostrożne. Karty też w emocjach pokazują osoby, które chcą zakupić środek transportu wspólny. Może nie do końca być to trafiona inwestycja, zatem uważajcie, bo karty pokazują, że coś nie do końca zostanie Wam jakby przekazane, czyli osoby, które są w związkach i będziecie chcieli wspólnie inwestować w środek transportu, czy to samochód, czy to motocykl, być może jakieś wyższej półki rower, w każdym razie coś, co jeździ i wspólny wkład pieniędzy. Nie do końca jest to dobra historia. Osoby, które gdzieś tam coś zgubiły, karty pokazują, że macie szansę to odnaleźć, bo mi się tu zguba odnaleziona pokazuje, zatem dla wielu może się okazać to tutaj, nazwijmy to, pomocna informacja. Cóż jeszcze w kwestiach tutaj zdrowotnych? Górne drogi oddechowe, osoby, które mają problemy z zatokami, anginą, to może się coś takiego przyczłapać, zatem uodparniajcie organizm tutaj. Karty też pokazują, że te osoby, które mają kłopoty z nałogami, pod koniec lutego będzie bardzo dużo pokus. Zatem jeżeli możecie w jakiś sposób się przetransferować, być może w inne miejsca, bo ta pokusa może gdzieś tam być silniejszą, także uważajcie, drogie byki. Siódemka mieczy, nie idź na skróty. Siódemka mieczy, unikaj półprawd. Siódemka mieczy, uważaj na złodziei czasu i energii. To jest po raz powtóry pokazana komunikacja. Uważajcie, co komu
ile mówicie, dbajcie o poprawną komunikację, ale też nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Zatem, moje drogie byki, luty gdzieś tam jest naznaczony komunikacją dla Was tutaj. W historiach zawodowo, tutaj finansowych również ta komunikacja bierze i ma duże znaczenie. Tak samo w związkach mam wrażenie, bo jeżeli gdzieś tam nie czujemy do końca się komfortowo w jakichś historiach, to też gdzieś tam podłoże ma swoje komunikacja. Zatem mam nadzieję, że te informacje, które gdzieś tam uzyskaliście w tym horoskopie, pozwolą Wam zapobiegać tym zdarzeniom, które nie do końca gdzieś tam być może Wam odpowiadają. Zobaczymy, jakie jest przesłanie z kart anielskich dla byków. Byk. Byk. Uznanie. Zaopiekuj się sobą, akceptując swoje pragnienia i potrzeby oraz podejmując działania, by je zaspokoić. Zbadaj i zauważ swoje zdolności, talenty i osiągnięcia. Zobaczcie, karta niebieska jest spójna z tarotem. Jeśli pogodzisz się z wszystkimi aspektami swojej osobowości, poczujesz się skupiona, skupiony i pewna, pewnej siebie, wtedy będziesz w stanie naprawdę zaakceptować też innych. Uświadom sobie i kultywuj dobre cechy ludzi, których spotykasz w życiu tak, by czuli się szczęśliwi i rozluźnieni w Twojej obecności. Anielska mądrość przypomina, byś rozpoznała, kim naprawdę jesteś, duszą w ludzkim ciele. Jeśli uznasz istnienie duchowych wymiarów swojego jestestwa, będziesz żyć w zgodzie ze swoim prawdziwym ja, a Twoja dusza będzie wznosić się ku niebu. I afirmacja dla Was: akceptuję to, kim naprawdę jestem. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam. Przesłanie anielskie, myślę, jest przecudne. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za Wasz cenny czas. Jeśli Wam się horoskopy podobają, to proszę o łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście pozostać na dłużej ze mną, to zachęcam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczek i oczywiście zachęcam Was do ponownie obserwowania mnie na Instagramie, ale i rozglądania się po kanale. Dziękuję, ściskam, całuję, pa, pa!